Na stadionie Jutrzenki w Warcie sieradzanie wygrali w rundzie wstępnej Pucharu Polski szczebla centralnego ze Stomilem Olsztyn. Po 90 minutach gry oraz po dogrywce nie padła żadna bramka. Dopiero w rzutach karnych ustalono wynik na 4-2. W serii rzutów karnych bohaterem był Maciej Mielcarz. Bramkarz Warty obronił dwie jedenastki. Ze strony Warty Sieradz bramki zdobyli Michał Sitarz, Mariusz Zawodziński, Łukasz Mitek i Marcin Kacela. Z drużyny przeciwników Grzegorz Lech i Tomasz Zachorski. Wiadomo, no, to jest początek spotkania. Zaczynamy mając 100% siły jeszcze. Z przebiegiem meczu to wiadomo, tak jak powiedziałem na początku, biegając częściej za piłką, tracimy te siły. To właśnie pod koniec meczu nam wyszło, ale byliśmy zadowoleni, że wytrwaliśmy już to 120 minut. Byliśmy szczęśliwi, że spełniliśmy, to był dla nas plan minimum. Znaczy plan minimum był nie przegrać w 90 minutach. Później już założyliśmy sobie wyżej poprzeczkę, nie przegrać w 120 minutach. Wiadomo, karne, loteria. Cieszymy się, że Maciek dzisiaj nam wyciągnął dwa rzuty karne i wygraliśmy to spotkanie. I gramy dalej. Jesteśmy właśnie zadowoleni, że tutaj dopisała taka frekwencja na meczu. Liczymy także właśnie na kolejny mecz za tydzień z Sandecją. Będzie chociażby taka sama. A jeszcze bardziej życzę sobie tego, że jak będziemy grali w Sieradzu, żeby było nas jeszcze więcej. Zagraliśmy bardzo dobrze w defensywie jako cały zespół. Mieliśmy kilka fajnych kontr. Na to się też nastawialiśmy. Tak jak pan powiedział, ogólnie cały zespół zagrał bardzo dobrze, szczególnie w defensywie i to na pewno cieszy na zero z tyłu. Wiadomo, jest różnica dwóch klas, tak więc byliśmy przygotowani na ciężki mecz. Dowieźliśmy remis, udało się w rzutach karnych przejść, cieszymy się z tego. Powiem tak, że z boiska troszkę było czuć to, że więcej grają piłką zawodnicy z Olsztyna, aczkolwiek nie potrafili sobie dużo klarownych sytuacji stworzyć i to na pewno cieszy, no bo mamy trzecią ligę ciężką przed sobą i na tym się koncentrujemy. Karne to jest loteria i cieszę się, że obroniłem dwa rzuty karne, przeszliśmy dalej. Tylko się cieszyć. Święto dla Sieradza w następnej rundzie. Zdawaliśmy sobie sprawę, z kim gramy, z zespołem pierwszoligowym. Taktycznie ustawiliśmy się w średnim pressingu.
daliśmy grać drużynie z Olsztyna po to, żeby przejmować właśnie takie piłki źle zagrane i szybkim atakiem, dwoma, trzema podaniami przedostawać się do przodu i z tego konstruować jakieś sytuacje bramkowe. W trakcie całego spotkania kilka razy nam się udało przechwycić piłkę, dobrze wyszliśmy z fajnych, a z szybkim atakiem. Niestety no, brakło tej finalizacji, tej kropki na D i niestety no, mecz w 90 minutach zakończył się wynikiem 0-0. Musieliśmy dalej walczyć. Następne 30 minut w dogrywce, wiadomo jak to wyglądało, już trzy zmiany tylko takie z regulaminem w Pucharze Polski, które żeśmy zrobili w trakcie tych 90 minut. Zawodnicy już, co niektórzy rzeczywiście dograli do końca, już resztkiem sił i no, doczekaliśmy się do karnych, bo takie było założenie też już w tej dogrywce, tak żeby jak najwięcej, jak konsekwentnie cały czas dać swoje i do rzutów karnych. Naprawdę w pierwszym składzie w dogrywce zostało nas trzech zawodników, którzy wykonują systematyczne rzuty karne. Dwóch następnych musieliśmy szukać, nie zawsze wiadomo, zawodnicy czują się na siłach. Doszedł Adrian Klepacz, doszedł Marcin Kacela i to się... trafnie strzeliliśmy w tą piątkę, która dała nam awans do następnej rundy Pucharu Polski. Maciej rzeczywiście woli rzuty karne, jest bohaterem, natomiast tutaj wszyscy zawodnicy zasłużyli na bardzo duże słowa uznania, wykonali wszystko to, co zakładaliśmy sobie w szatni. Założenia taktyczne, trzymali się bardzo, bardzo blisko siebie, graliśmy, uważam, bardzo dobre spotkanie pod względem właśnie takim taktycznym, a finalizacją był właśnie Maciej Mięczarz, który postawił kropkę na i, że tak powiem, i wybronił to rzuty karne, dając nam awans do następnej rundy, ale podkreślę, wszyscy, każdy z zawodników zasługuje tutaj na duże słowo uznania. My musimy iść dalej swoim, że tak powiem, torem i przygotować zespół do ligi, bo musimy też pamiętać o tym, że jednak niedługo 5 sierpnia zaczynamy mecze ligowe, trzecioligowe, gdzie to też są bardzo ciężkie spotkania. Tym bardziej mamy 4 wyjazdy. Cieszy nas to zwycięstwo ze Stomilem oczywiście. Jest to dosyć duży sukces, natomiast dalej pracujemy i robimy swoje, jeśli chodzi o puchar, no i o ligę. Mecz wzbudził bardzo duże zainteresowanie kibiców. Na trybunie radości po wygranym meczu nie było końca. Po raz pierwszy od 2005 roku Sieradzka Warta pokonała kolejny raz drużynę pierwszoligową. 25 lub 26 lipca sieradzanie spotkają się z Sandencją Nowy Sącz, zespołem z Ekstraklasy.